Witam Was, z tej strony Gracz Prawdziwy. Tym razem już naprawdę obiecuję, że się z Wami pożegnam. Na końcu nie będzie takiej chamskiej sklejki jak poprzednim razem. Okej, skończyliśmy w sterowni mostu. Skończyliśmy w sterowni mostu, który trzeba było opuścić. Aha, nie, jeszcze nie. Jeszcze trzeba opuścić nadal. Jeszcze tego nie zrobiłem. Także mamy kluczyk, który najprawdopodobniej podrzuciła nam tajemnicza kobieta w kościele. Użyjmy go. Dziwne te zwodzone mosty. Nie wiem, jaki sens one mają. Na chwilę obecną spotkałem się z nimi w dwóch grach. W Silent Hill oraz w Driverze drugim. Też były takie wynalazki. I tutaj, z tego co pamiętam, można sobie czytnąć tą gazetę. Nie można? Co się dzieje? Pamiętam, że tutaj coś się czytało. W tej sterowni. Bardzo możliwe, że mi się coś pomyliło. No cóż. Najwidoczniej. Most mamy opuszczony, także spróbujmy się dostać do szpitala. Okej. Słyszymy, że coś się zaczyna dziać. Miasto sobie nie życzy, żebyśmy się zbliżali do celu. I tutaj też będziemy mieli nowy typ przeciwnika, który moim zdaniem jest mało udany. Można się go wystraszyć na samym początku, ale później to jest jakiś taki miałki, nijaki, po prostu słaby. O, warto tutaj zaglądać przy tym moście. Ostatnio znaleźliśmy dużą apteczkę. Może tutaj też coś znajdziemy. A nie, tak dobrze to nie będzie. No cóż, okej, podsumujmy jak na razie nasze tutaj wyczyny i dokonania w Silent Hill. Tak się zastanawiałem, czy sobie nie napisać na kartce, o czym mam mówić, żebym chociaż jeden wątek dokończył do końca. Dokończył do końca, a co ja mam, kurczę, z tą polszczyzną moją? Doprowadził do końca, o. Graczu prawdziwy, wysławiaj się jak należy. O, czy ja dobrze widzę, że to jest policja? I chyba słyszę nowego przeciwnika. Słyszycie? No. Niemożliwe. 100%, że się odwiedzało posterunek. No chyba, że jest jeszcze drugie wejście. No cóż, trzeba się dostać do środka. Być może spotkamy tam naszą jedyną przyjaciółkę w tym mieście, Sybil. Jest nowy przeciwnik tam. Koło radiowozu, nie wiem, co on tam kombinuje. Witaj. Jego trzeba bardzo szybko unicestwić, gdyż jest to najszybszy przeciwnik. No nie, nie najszybszy. Chociaż nie, naprawdę, on jest szybszy niż te ptaszyska. Jest strasznie irytujący, bo nas powala na glebę i unieruchamia. Słuchajcie. Broń w pogotowiu. To, że to jest posterunek policji, to nie znaczy, że możemy się czuć bezpiecznie. No, ta muzyczka to tylko może nas nakręcić, kurczę. I nastawić wrogo do tego pomieszczenia. Swoją drogą muszę wspomnieć o tym, że tą genialną ścieżkę dźwiękową skomponował pan Akira Yamaoka. Warto o tym pamiętać. Pamiętacie o tym panu, bo to jest naprawdę geniusz, który niestety już się nie zajmuje komponowaniem muzyki do horrorów. No cóż, mamy zapis, zebraliśmy amunicję. Popatrzcie się, mniej amunicji jest na posterunku policji niż w szkole było, nie? Jest jakaś notatka. Dzwonił coroner Seals. Policjant Gucci
został zamordowany. Umarł śmiercią naturalną, ale wyniki badań dowodzą, że policjant Gucci nie miał objawów zawału serca. I to jest też ciekawostka. Właśnie z tą fabułą w Silent Hill jest tak, że do niej trzeba się dokopać. Do niej trzeba się naprawdę samemu dokopać przez mnóstwo poszlaków, które gra nam subtelnie tutaj udostępnia. Produkt rzadko dostępny występuje tylko w tym mieście. Rzadki materiał, biała Klaudia, roślina typowa dla tego regionu. Produkowana tutaj handlarz, producent. Właśnie z rośliny wytwarza się, z tej rośliny, która rośnie na Toluca Lake, to jest takie jezioro położone nieopodal Silent Hill. Jak już wspominałem, jest to miasteczko wypoczynkowe, jak przecież doskonale widać tutaj z gry. Rośnie sobie taka roślinka, z której się wytwarzało narkotyk białą Klaudię. No i ogólnie sprawa wyglądała tak, że po jakimś czasie zajęła się właśnie sekta prowadzona przez Dalię Gillespie rozprowadzaniem tego narkotyku. Znaczy z tej rośliny, która rośnie, wytwarzano narkotyk. I ta sekta go rozprowadzała po całym mieście. I wszyscy chodzili na furani na okrągło, nie? I oni przeciągali ludzi na swoją stronę. Właśnie na stronę tego kultu Samaela. No a sekta jak sekta. Świry, nie świry, zajoby. Zaczęli na haju miewać jakieś wizje. A być może wydawało im się, że mają jakieś prorocze wizje. I pani... O, jeszcze poczta jest. Ja w ogóle nie idę tu, gdzie trzeba. Jasny gwin. Dawajcie do tego szpitalu. Się rozgadałem. No i pani Dalia Gillespie, przewodczyni tej sekty, miała sobie córkę Alessę, słuchajcie. I ona sobie ubzdurała. Tutaj naprawdę nie ma co uciekać, bo on nas i tak dogoni. I sobie pani Gillespie ubzdurała, że... A, od tego ucieknę. Że jej córka urodzi Boga. Że jej córka urodzi Boga, który przyniesie zbawienie ludzkości. No, ale że Alessa była rozgarniętą, bystrą dziewuchą, no to starała się... Znaczy ona wiedziała, że jej matka ma wsiubździu. No i bardzo z tego powodu cierpiała. Tak, to jest dowód na to, że zbliżamy się do szpitala. Ale tutaj przystanę, bo tu jeszcze jest związana z tym jeszcze jedna ciekawostka. Dokończę o Alessie. No i Alessa była rozgarniętą, bystrą dziewuchą i nie chciała po prostu, nie dała się wciągnąć w to całe szambo. Bardzo cierpiała z tego powodu, jak ją matka traktuje. No i podczas jednego rytuału, gdzie Alessa była zmuszona, by brać w nim udział, wybuchł pożar, słuchajcie. Wybuchł pożar w domu pani Gillespie, gdzie się owa sekta spotykała. I Alessa w tym pożarze o mało nie zginęła, słuchajcie. To znaczy została bardzo dotkliwie poparzona. Praktycznie całe jej ciało się zwęgliło. Ale przeżyła. I na dalszą część opowieści musicie poczekać. A ciekawostka dotyczy tej karetki. Otóż, jak mówiłem, jest 5 zakończeń. Krąży legenda do tej pory, że jest jeszcze 6. sekretne zakończenie, mianowicie takie, że Harry ucieka tą karetką, która tutaj stoi. Ucieka z miasta. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, skąd się wziął pomysł, że takie zakończenie... Słyszałem wystrzał. I to nie ja wystrzeliłem przez przypadek. Cóż, sprawdźmy to, co się tam dzieje. Już jesteśmy na miejscu, jak to możliwe? Przed chwilą pobłądziłem, a... No, wygląda na to, że dużo mniejsze jest to centrum. Korci mnie, żeby tą pocztę odwiedzić. To nieopodal, także sprawdźmy, bo no może warto. A ja za ten czas jeszcze wam powiem. No już jesteśmy przy poczcie. Naprawdę szybko się tutaj po tym centrum człowiek porusza.
Oj, ale chyba tutaj nigdzie nie wejdę. Tak zerkam, słuchajcie, na ten tablet, bo na tablecie nagrywam tutaj siebie. Zerkam na niego, czy się nie wyłącza, bo bateria na wykończeniu. Nie, no nie, nie da się wejść, nie da się poczty zwiedzić. Dobra, wracamy do szpitala. Szpital to kozacka lokacja, jedna z lepszych tutaj. Świetnie jest wykonana. Psychodela na 102 będzie. To z tej strony była brama, czy z tej? No nie. Na czym ja skończyłem? Na tym, że mamy sprawdzić, kto tam strzela. No i na dzień dobry mamy psiaki. Okej, nie przetrwały tego pogromu. Cool. No, życie jest tutaj w normie, także wchodzimy. I od razu nowa lokacja, nowa muza. Save. Zapiszmy. No dobrze, tam widzimy, że mamy mapę, ale nie mogę na razie. No teraz to już ewidentnie ktoś tutaj używa broni. Albo się broni, albo atakuje. Sprawdźmy, co jest tutaj. Wygląda na to, że poznamy kogoś nowego. I muszę przyznać, że również tajemniczego, co kobieta, którą spotkaliśmy w kościele. Hold it. O. Stop. Don't shoot. Wait. Cwaniacie. I'm not here to fight. My name is Harry Mason. I'm in town on vacation. Thank God, another human being. Do you work here? I'm Dr. Michael Kaufman. I work at this hospital. So maybe you can tell me what's going on. I really can't say. I was taking a nap in the staff room. When I woke up, it was like this. Everyone seems to have Michael disappeared. Kaufman. Warto and it's snowing o nim pamiętać, this bo to też jest jedna z kluczowych postaci. Something's gone seriously wrong. Did you see those monsters? Have you ever seen such aberrations? Ever even heard of such things? You and I both know creatures like that don't exist. Istnieją, leży pod nogami wam. Have you seen a little girl anywhere? I'm looking for my daughter. She's only 7. Short, black hair. Jak jakiś dywanik, a nie jakieś zwłoki. I'm sorry. But with all those monsters around, I highly doubt that she's... miły jest pan Kaufman. Sorry, I didn't mean to alarm you. Ale my nie tracimy nadziei. Your wife, i wyruszamy na dalsze poszukiwania. She died 4 years ago. Now it's just me and my daughter. No właśnie, kurczę. I'm sorry. Nigdy nie wspomniałem, co się stało z żoną Harry'ego. Well, ale Harry wam to sam wyjaśnił. I can't just sit around here doing nothing. So long. Good luck out there. Także Harry jest wdowcem i samotnie wychowuje Cheryl. No dobrze. Poznaliśmy pana Kaufmana, który zdaje się jest równie zaskoczony obecną sytuacją co my. Ale czy Kaufman mówi prawdę? Nad tym się warto zastanowić. Dobra, bo trochę się tutaj zamotałem. Swoją drogą ciekawe, co, jak te ptaszysko się dostało do środka, bo nie będziemy z nim walczyć w tej lokacji. Kamero, współpracuj.
Dobrze, tutaj sprawdźmy sobie gazetę. Artykuł został wycięty, czyli jakaś tajemnica wisi w powietrzu. Co tu pisze? Wisi tu lice. Nie ma na niej nic ciekawego. Okej, tu już idziemy dalej, ale muszę się wrócić, ponieważ trzeba odwiedzić tu jeszcze jedno miejsce. Mianowicie tutaj. Czyżby tutaj można było przeczytać też? Nie. Tak się myślę, czy jakąś ciekawostkę wam tutaj zapodać. Czy coś mi do głowy przyjdzie związanego z nową lokacją. A będzie pewna ciekawostka. Zaraz musicie chwilkę poczekać, wykazać się cierpliwością. Okej, zrobiłem lekkie cięcie, ponieważ tutaj siostra zawróciła gitarę. A to jest Silent Hill, tu musi być 100%, 100% wczuwy i skupienia, imersja musi kipić. Także nie mogłem pozwolić na to, aby... Jasna cholera, dalej nie jestem tu, gdzie mam być. Czekajcie, bo... O, tu trzeba wejść. Też nie? Noż kurde. Tam się wychodzi. No, powoli. Tu. Tu. No i dobrze, okej, czekajcie, bo się zamotałem strasznie. No, także lekkie cięcie było. Mam nadzieję, że tak to sklejem, że nie będzie to widoczne. No a teraz skupmy się na szpitalu, gdyż ta kobieta w kościele nam powiedziała, żebyśmy się tu udali. Spotykamy jakiegoś dziwnego faceta. Jest tu cicho. Wygląda na to, że nawet i bezpiecznie, co jest bardzo podejrzane. Ale coś tu czuwa, czyha w tym szpitalu. Ciągle jestem przygotowany na konfrontację. Nie dam się zaskoczyć. Okej. O, kluczyk mamy. Zabierzmy go. Klucz do piwnicy. No tak, szpital. Nawiedzone miasto i zaraz będziemy schodzić do piwnicy. To się nie może dobrze skończyć. Telefon. Podcięty. No przecież. Wiedziałem, ale musiałem się upewnić. Okej, wyjdźmy stąd. Mamy klucz do piwnicy. Więc to będzie nasz następny cel. Ale po kolei. No, wygląda mi to na kuchnię. Nawet tutaj czysto. Wręcz sterylnie, rzekłbym. O. Tutaj już kamera nam sugeruje, żebyśmy zabrali pustą butelkę, której tak naprawdę nie trzeba zabierać, żeby ukończyć grę. To jest druga ciekawostka, o której wam zaraz powiem. I dotyczy zakończeń gry właśnie. Aj, tutaj jeszcze drzwi. Widać, ktoś tutaj szabrował. A, muzyczka się rozkręca. No, niezły burdel. Tu jakaś plama. Rozbita szklanka z płynem. To rozbicie nie było przypadkowe. No, więc jedyną osobą, którą spotkaliśmy, był Kaufman, więc jest bardzo prawdopodobne, że to on tutaj szabrował. I teraz do tej butelki, którą zdobyliśmy, można nabrać tego czerwonego płynu. Potrzebny płyn został przelany prosto do butelki. Co to takiego? No właśnie, mogę wam tylko zdradzić, że teraz zrobiłem pierwszy krok do tego, aby zdobyć bardzo dobre zakończenie. Nie trzeba tego robić, aby ukończyć grę. To znaczy, nie trzeba tego płynu zabierać, ale jak go nie zabierzemy, to później po ukończeniu tej lokacji
no nie jesteśmy w stanie już uzyskać pozytywnego zakończenia. Znaczy bardzo dobrego zakończenia. Szczegóły wam powiem później, jak już dojdzie do tego kluczowego momentu. Na razie nie chcę nic zdradzać. Czy jest prąd? Nie ma prądu. Dobra. Tutaj jeszcze. Użyto klucza do piwnicy, także trzymajcie się. Schodzimy w Silent Hill w szpitalu do podziemi. No, zaczyna się. Iść, nie iść, cholera jasna. Ciemno. I robaczki. O kurwa, cała tutaj plaga. Okej. Harry potrafi strzelać. Cela też ma niezłego. Nie, ta muzyka to jest po prostu obłęd. Wierzcie mi, jak to się kurde samemu w nocy kiedyś grało na słuchawkach. Pierwszy raz. To była jazda bez trzymanki. To była pierwsza gra, która naprawdę tak mnie przerażała, że aż wyłączałem konsolę. O, tutaj mamy jakieś machinery. O, proszę, można windy sobie włączyć. Także zróbmy to. U, coś się dzieje. Zeszliśmy, także tutaj. Nie da rady. A tutaj? Też nie. No to zostaje nam tylko winda. Tylko sprawdźmy jeszcze sobie na mapie dla pewności. Zostaje nam tylko winda, słuchajcie. Także do dzieła. Pojedźmy sobie na pierwsze piętro. Chociaż nie, na pierwszym piętrze byliśmy chyba, ale... Po kolei, wszystko powoli, po kolei. Nie ma pośpiechu. Tu byliśmy, faktycznie. Dobrze, tutaj nie mamy czego szukać. Udajmy się na drugie piętro. Jest popsuty, nie przejdziemy. Czy coś tu jeszcze jest? Raczej nie ma. Mapa dla pewności. No nie ma, także zostaje nam tylko trzecie piętro. Trzecie, ostatnie piętro. No. I tutaj już musimy wejść. Nie, słuchajcie, jednak nie. No i co teraz? Nie ma tu nic. No i patrzcie teraz. Wracamy do windy. I... Mamy czwarte piętro. Nie było czwartego piętra. Jedziemy na nie. Ewidentnie jakaś siła nas tam kieruje. Jedziemy. I tutaj właśnie następna ciekawostka. Ta gra jest japońska i w Japonii to, że się pojawiało to tajemnicze czwarte piętro, było o tyle przerażające. Było o tyle przerażające, gdyż w Japonii liczba 4 jest jakby taką liczbą złą. Ona uchodzi za coś takiego jak u nas 13. Na przykład czytałem, że w Japonii nie ma czwartych pięter, słuchajcie. Macie trzecie piętro i od razu piąte, nie? Nie wiem, czy to jest prawda, ale właśnie w związku z tym, z tą ciekawostką, że tu się to czwarte piętro pojawia i że w Japonii czwóreczka to jest taka zła liczba, pechowa i demoniczna, wiecie. No to tak jakby u nas się były na przykład 12 piętr i by się pojawiło 13, no to coś na takiej zasadzie, nie? I
Widzicie, czwarte piętro jest jakieś takie... Gdzie się za nami zamknęło? Zamknięte. Czwarte piętro jest mało przyjazne. Ewidentnie to wygląda na początki alternatywnego szpitala. No, także tu już może być tylko lepiej lub gorzej, zależy jak na to spojrzeć. O, zaczyna się. No cóż, mamy wyzwanie. Przed nami alternatywny szpital, który trzeba przebrnąć. Ale jest naprawdę kozacka lokacja. Zawsze szpitale w serii Silent Hill były najlepsze. No posłuchajcie, co tu się tylko dzieje. No to jest po prostu piękne. No chcę zerknąć, co tam jest. No dobra, zejście na dół, ale my udamy się na trzecie piętro. O. Jest nowy przeciwnik. Tajemniczy. Strzelać, nie strzelać. Spróbujmy podejść. Dzień dobry. Cholera. Bardzo ludzko wygląda. No dobrze. Uśmierciliśmy babeczkę. Mamy toaletę. Okej, jakiś tajemniczy klocek. Płytka żółwia. To na pewno się przyda do zagadki. Zabieramy płytkę żółwia. O Jezu, tego nie pamiętałem. Ukaż się. Dobra, wyjdźmy stąd, bo ewidentnie nas tu nie chce. Co jest obok? Nic. Tam jeszcze nie pójdę, najpierw sprawdzę korytarz. Klatka na ptaki. Klatka na ptaki, no i tyle, słuchajcie. No jest to dziwne. No, zobaczymy, co później wyniknie z tej klatki. Nos mnie swędzi, cholera jasna. Tutaj. Pralnia. Ale ja tu nie chcę iść. Na razie nie, jeszcze nie. Mamy tam korytarz do sprawdzenia. Tą stronę się trzeba kierować. O, save, pięknie. Zapiszemy sobie. Dlaczego by nie? I mamy paczkę amunicji oraz jakiś stary telewizor kineskopowy, które swoją drogą bardzo lubię. Właśnie na takich telewizorach jak ten tutaj najlepiej wyglądają stare gry. Wideo stare, ale działa. No ale nie mamy żadnej kasety, żeby sobie coś pooglądać i się odprężyć. O, widzicie. Nie ma co od razu biegnąć. Cholera jasna. Jakiegoś hopla na punkcie noży. Dzieci z nożami, pielęgniarki ze skalpelami, czy co to tam mają. Stalowa płytka zamocowana na ścianie. No, warto o niej pamiętać, bo w Silent Hill nic przypadkowo na ścianie nie jest montowane. Patrzcie, jakie odjechane tekstury. Mówię wam, jak to człowiek kiedyś grał i już był takim kłębkiem nerwów z tego strachu, to normalnie go tekstury na ścianach straszyły, bo się już dopatrywał tam nakręcony jak cholera jakichś dziwactw, obrazów, twarzy.
Kurde, skomplikowana ta lokacja, muszę przyznać. Oho, widzę was. Dwie są. Aha, bo to tędy przecież przyszedłem. No, przez pralnię, także okej, nie, dobra. Już jesteśmy w domu. Coś to się tłumi. O. A nic, nic przydatnego. Patrzcie się, jak ta kamera też nie pomaga. Ale to celowo, żeby było... Żeby był element niepewności i zaszczucia. Torebkę z krwią, no. Do kieszeni, Harry. Torebkę z krwią. O. No jak szpital, no to i... Zaplecze tutaj. Jest. Lepiej tego nie ruszać. Nie ruszaj, Harry, bo... Ale torebkę z krwią, kurde, zabrał bez wahania. Dobrze. Tutaj zakończymy odcinek. Pozwolisz, pielęgniarko? Czy muszę cię uciszyć? Właśnie, dziwny przeciwnik, co? Wygląda dosyć ludzko, ale patrzcie, co ma na plecach. Ma na plecach jakiegoś pasożyta, który nim steruje. Dobra, jeszcze ciebie uszkodzę. O, zauważyliście, że te pielęgniarki w niebieskich mundurkach są mniej wytrzymałe niż te w zielonych? Okej, zrobię jeszcze tego save'a emulatorskiego, że tak powiem. I widzicie, pamiętałem. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podoba. Subskrybujcie kanał, oglądajcie. I zróbmy z tego kanału, kurde, coś wielkiego. Do zobaczenia. Na razicho.